Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pack opening, a właściwie najlepsze trafy za 15 tysięcy wapońców plus jedno małe boom wplecione w to wszystko, które udało mi się też na live trafić, ale nie będę zdradzał. W każdym razie pojawił się zawodnik, który wyszedł za karty. Także trochę się działo. Pod ostatnim pack openingiem wybiliście 2000 łapek w górę, więc dwie premiowe paczki na samo zakończenie. Każdy 1000 łapek w górę to paczka równowartości za 7500. Moi drodzy, zaczynajmy. I lecimy dalej. Znowu się sens. O, coś się dzieje. SPO, Argentyna. To będzie banego. 4 na 4 banego. Więc może coś z niego będzie w tej FIFA. Jest też Mane z Liverpoolu. I mam wrażenie, że Mane coś w okolicach 7-8 tysięcy. No 6 bardziej. Około 6 tysięcy. Także taki pierwszy, lepszy traf. Kolejna paka. Uwaga. LS. Belgia. Musonda, to jest ten, co ma 5 na 5 przecież, to jest Neymar, to jest tani Neymar. Łopanie. Jeszcze Suarez z Barcelony! Co to jest za paczka? Ja pierdziele. Masakra. Suarez z Barcelony plus tani Neymar. 5 na 5. Nie zbudujemy nic wielkiego. A trochę martwi mnie cena Musondy. Kolejna paka i... Weź o, Brazylia. Marquinhos pewnie. Ten Marquinhos bardzo często wypada. Teraz PSG. Niestety. Jest też Falcao. Dobra, mój ulubieniec na paczce. Harry Kane. I w środku jest Slimani. Za jeden punkt to było. Za jeden punkt. Ciekawe, po ile Slimani kosztuje. Ale raczej nie za wiele. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sprawdźmy Slimani. No właśnie, malutko, malutko. Może tym razem będzie nieco lepiej. Shakiri. Kurde, no teraz łatwiej jakoś się zgaduje w tym, kto pierwszy lepszy. Jest trochę więcej czasu na zastanowienie się, jest taki spokój, że można śmiało to ogarnąć, a Shakiri warty no już nieco więcej. Okej. Okay. Kolejna paka za Fapońcy i czy w środku będzie w końcu to boom? No chyba. Jest! Bye! Bye jest coś warty, tego jestem pewien. To jest okolice 15 tysięcy, mam wrażenie. Zaraz to potwierdzimy. Czy bye jest warty tyle? A wręcz plus 20 tysięcy. A więc okej. Okay. Dobry, dobry traf. Także bye'ego bierzemy, przygarniamy jak najbardziej. Razem za 15 tysięcy się otwieram. Co najmniej. Uwaga. LP, Niemcy. Ja pikole! Czemu to nie był Marek Reus, który wychodzi za flagi? Ale jest André Schürrle. Na pewno dobra alternatywa, jeżeli nie stać nas na Marco Reusa. Tutaj, Boże, jakie on ma widełki do 75 tysięcy, a nie schodzi tak naprawdę za 6-7 tysięcy André Schürrle. To ciekawe. Jest też Zaza z West Ham United i Zaza warty też niewiele. Dobra, kolejna akcja. Animacja. I czy wypadnie coś w bramkarz? O, mamo, mamy najlepszy traf. Póki co Handanowicz, 87. A czy jest warty więcej niż Bai? No ci bramkarze raczej chyba nie są aż tyle warci, chociaż sprawdźmy. No nie, jest mniej warty, ale overall 87. Więc nie najgorzej. Kolejna próba. Eśko, Anglia, Manchester United! Myślałem, że to jest Pogba, to jest Wayne Rooney. No ale Pogba i tak jest chyba na SP zresztą. A teraz w tym tygodniu jest na SPD jako inform. Matko jedyna. A Wayne Rooney, po ile jest warty? Łopanie, 30 tysięcy ponad. No całkiem nieźle, całkiem nieźle. Także Wayne'a Rooney'a witamy serdecznie w naszym klubie. Uwaga. LS, Włochy. To będzie Insigne, tak, to jest Insigne. No ciekawy zawodnik, to na pewno, ale czy jego wartość też będzie ciekawa? To za momencik się przekonamy, chyba nie aż taka ciekawa. Ojeju, Insigne taki tani? Wow, ale teraz to się wszystko zmieni, bo w paczce mamy, słuchajcie, LS Francja i to nie jest Ribery, ale to jest Coman.
I to jest na pewno zawodnik, którym dobrze się gra w tej FIFA. Nie narzekam. Natomiast jak wygląda jego cena? I to jest poniżej 6-7 tysięcy. No nie wierzę w to. Wow. 80 jest United. Uwaga, są flagi! Będzie boom! Co to może być, Brazylia? I to jest Dani Alves! Ajajajajaj! Ale wyszedł nam za flagi Dani Alves! Ach, szkoda, ale już jak się widzi te flagi, to wiemy, że jest boom. Już myślałem, że jakiś Neymar to być, może być, ale to jest Dani Alves warty w okolicach 25-30 tysięcy, więc całkiem nieźle. Okej, moi drodzy, no i na zakończenie dwie paczki, słuchajcie, za 7,5 tysiąca. Zobaczymy, czy coś się trafi, czy będzie jakiś boom, bo ostatnio różnie z tym bywało. Boże, ty mój, to jest Tevez! Jej! Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie, bo generalnie on miał 86 overall w poprzedniej FIFA, a teraz jak jest jego wartością? O, ale słabiutko, nie schodzi po najniższej cenie. Aż tak źle z tym Tevezem? Kurde, aż szkoda. Szkoda chłopa, no. Myślałem, że Tevez może być warty naprawdę sporo, ale potem pojawił się Tevez, potem pojawił się ten niski overall i mówię, okej, no trudno. No ale też nie ma co narzekać. No może w tej pasce będzie boom, tym bardziej, że są teraz te karty do trafienia. Oj, once to watch. Także może coś ciekawego uda nam się trafić, bo do 10 października możemy te karty trafić, więc pewnie ujrzycie nie jeden pack opening jeszcze u mnie, jeżeli oczywiście chcecie. Jeżeli chcecie kolejne pack openingi, to dajcie koniecznie znać, zostawiając łapkę w górze. No i też subskrybując mój kanał, moi drodzy. Zbliżamy się do magicznej liczby 100 tysięcy subskrypcji i będę wam mega wdzięczny za każdą subskrypcję. Na dole macie przycisk subskrybuj, to nic nie kosztuje, a naprawdę motywuje do dalszej pracy na YouTubie, także to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, miłego dnia, pozdro wariaty. Bonjour, who want war? I run over them with a lawnmower. I'm on more intoxicants than I should be. Drums throw